Prawo i Sprawiedliwość nadal odrzuca próby narzucania TZW. Relokacji imigrantów do poszczególnych państw UE, w tym Polski, zapewniła w komunikacie rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek. Podkreśliła, że wypowiedzi polityków w tej sprawie pozostają ich prywatnymi opiniami. Jarosław Gowin powiedział, że rząd nie zgodzi się na przyjęcie 7 tysięcy imigrantów. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego odniósł się? W wywiadzie dla czwartkowej Rzeczpospolitej, Kornel Morawiecki, lider partii Wolni i Solidarni powiedział, że rząd powinien uruchomić korytarze humanitarne. Te 7 tysięcy uchodźców, RED, na 40 roku, milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem, ocenił ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Komentując te słowa wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapewnił, że rząd nie zgodzi się na przyjęcie 7 tysięcy imigrantów. Ale te kwestie trzeba oddzielić od kwestii korytarzy humanitarnych, o których uruchomienie apeluje Kościół, powiedział, wyrażając przekonanie, że w tej sprawie w ramach Zjednoczonej Prawicy powinna odbyć się narada. Myślę, że zbliża się moment, kiedy na wezwanie polskich biskupów powinniśmy odpowiedzieć pozytywnie, dodał. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne, wobec pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacji i komentarzy władze PiS i KP PiS oświadczają, że nasze stanowisko w sprawie przyjmowania imigrantów z Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu pozostaje niezmienne, głosi sobotni komunikat klubu. Partia nadal opowiada się za niesieniem i finansowaniem pomocy humanitarnej społecznościom dotkniętym wojną lub głodem, jednak PiS podtrzymuje stanowisko sformułowane w poprzednich latach o konieczności udzielania pomocy w miejscu zamieszkania osób poszkodowanych i jednocześnie odrzuca próby narzucania TZW. Relokacji imigrantów do poszczególnych państw UE, w tym Polski? Wypowiedzi polityków nie należących do PiS pozostają ich prywatnymi opiniami i w żadnych stopniu nie reprezentują stanowiska klubu i partii, zaznaczono w dokumencie podpisanym przez Beatę Mazurek. System relokacji się nie sprawdził, we wrześniu 2015 r., w reakcji na kryzys spowodowany masowym napływem uchodźców do Europy. Rada Unii Europejskiej przyjęła postanowienie o relokacji 120 roktys. Tych ludzi rząd Prawa i Sprawiedliwości ODE mówił respektowania tych ustaleń? Ówczesna premier Beata Szydło podkreślała, że od początku Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że relokowanie uchodźców, którzy później okazali się w większości migrantami ekonomicznymi, to nie jest dobre rozwiązanie. Polska chce pomagać, pomaga i będzie pomagać. Podobnie odniósł się do problemu relokacji obecny premier Mateusz Morawiecki, który w EPOSE stwierdził, że mechanizm relokacji imigrantów się nie sprawdził. Potrzeba innych rozwiązań i my w tej dyskusji chcemy wziąć udział. Mechanizm relokacji wielokrotnie krytykował także minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, Mariusz Błaszczak. Doświadczenia pokazują, że system relokacji się nie sprawdził. To system, który przynosi zagrożenie.